Udało się. Bayer Leverkusen został mistrzem Niemiec. Wydarzyła się rzecz, która sądziłem, że się wydarzy, ale nie wiedziałem kiedy. Ale po kolei. Chodzi mi o to, że przez długi czas myślałem, że Bayer będzie cały czas tworzył tą swoją historię tych mistrzostw, tego wygrywania Bundesligi przez dość długi czas, przez to ta liga cały czas będzie spadała. A tu proszę, pojawił się Bayer Leverkusen, Xabiego Alonso i się udało. To warto podkreślić, to nie jest tak, że Bayer to mistrzostwo wykorzystał fartem przez gorszy okres Monachijczyków. Nie, 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 nie. Bayer Leverkusen do tej pory jest niepokonany, to już jest chyba 43 mecze bez porażki. Mówimy tutaj o Bundeslidze, Lidze Europy i Pucharze Króla. Nie wiem, pod jakiego króla, Pucharze Niemiec. I co, to jest niesamowita historia. Xabi Alonso, człowiek, który objął klub, który miał dwa tytuły, dwa jakieś tam trofea, w tym momencie walczy o potrójną koronę. I o ile ma już mistrzostwo zapewnione, no to cały czas ma finał Pucharu Niemiec oraz ma Ligę Europy. No i tutaj jest taki moment, że oni mogą się już skupić w 100% na tej Lidze Europy, bo teoretycznie co, Liverpool, zobaczymy jak to będzie drugi mecz z Atalantą w tym tygodniu, czy będą, czy nie. Ale no nie ma już tak naprawdę kogo bardzo z kim konkurować o tą Ligę Europy. Chciałbym się dodać coś takiego, że sam Bayern dla mnie to był zawsze taki klub, że wiecie, jak się mówiło o potencjalnym wyjebaniu Bayernu z stołka mistrzowskiego, to zawsze się mówiło o kimś w stylu najwięcej o Borussii, bo to jest powiedzmy taki drugi największy klub w Niemczech. I o ile rok temu było blisko, tak, no niestety się wykrzaczyli, totalne frajerstwo z ich strony. Ja twierdziłem, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie z rozwojem Werbe Lipsk, to właśnie Lipsk z jakimś super składem, z jakimś super trenerem pokonają tą hegemonię i powiedzmy to przeprowadzanie klubów Red Bulla przez piłkę nożną, w sensie, że ta, powiedzmy, nie wiem jak to nazwać, tak, ta sieć klubów Red Bulla w piłce nożnej w Europie będzie się rozwijała. No na ten moment to jest Lipsk, Strasbourg, jest jakiś klub, New York Red Bull, jest chyba jakiś klub w Afryce, jakiś klub w Brazylii, New Yorka, więc się Red Bulla, więc może jakaś nowa, jakaś nowa liga by poszła. Co, ja jestem mega szczęśliwy. Bayer zawsze dla mnie był takim klubem, który solidna ekipa, że tak powiem. Albo Liga Mistrzów, albo Liga Europy zawsze awansowali, a tutaj piękne mistrzostwo. Pierwsze mistrzostwo Bayeru w ogóle. I to w takim stylu. Naprawdę wszystkim kibicom, którzy kibicują Bayerowi, powiedzmy dłużej, krócej, którzy na przykład przyszli w tym momencie podczas tego niesamowitego, serdecznie gratuluję. I co? Ja się cieszę, zobaczymy co przyniesie następny sezon. No i zobaczymy, czy na przykład nie uda się Xabiemu Alonso objąć z potrójnej korony, bo cały czas jest na to co prawda opcja. No więc tyle. Wiecie, jak może coś o zawodnikach powiem na koniec jeszcze, bo to jak Xabi trafił z transferami. Wiktor Boniface, młody, perspektywiczny napastnik, który uważam już teraz jest ograny w Bundeslidze. Raczej mogło się spodziewać za niego dobrych ofert. Grimaldo, genialny ruch. Alejandro Grimaldo. Dobry ruch Hoffman, doświadczenia z Bundesligi, dobry ruch Krzaka, doświadczenie w środku pola. Dodatkowo sam skład, który do tej pory był całkiem niezły, bo był ten Wirtz, który teraz się jeszcze rozwinął i może teraz już kosztować 100 milionów, ale zobaczymy, czy odejdzie. Oczywiście inni, Sik, Radecki, Frimpong, bardzo też dobry piłkarz, który też może w tym roku
odejść do ligi. Jakiś lepszy dom City się mówiło, dzisiaj widziałem jakieś plotki niby z Realem, ale nie jestem z tego powodu pewny. I co? Niesamowita historia i chyba to jest taka największa niespodzianka od czasów Leicester City. No nic, dzięki za obejrzenie, ja już kończę. Tak chaotycznie wyszło, ale tak się na szybkości jeszcze teraz, bo to jest dosłownie na świeżo. Chyba z godzinę temu udało się nawet później jeszcze to mistrzostwo zdobyć. Dzięki za obejrzenie. Elo.